Brum, 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 test, 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 dobra, ruszamy, wszystko pięknie poszło do góry, ci co pewnie nie weszli to jest uj, aż stędzą ich dziąsła, więc jeżeli należysz do tak zwanych dziąślaków, no to posłuchaj, bo w tym odcinku będzie parę informacji <noise> dla Ciebie, ruszamy. Cześć, ja tam się Maciek, to jest 321 krypto, zaczynamy. Wszystko, co powiem, jest wyłącznie moim zdaniem. Nie powinno być traktowane jako porada inwestycyjna. Po nią się do teraz inwestycyjnego. Zweźcie sobie tutaj, zatrzymajcie, przeczytajcie ten disclaimer i jak wam pasuje to możemy jechać dalej. Więc y, ruszamy. Dzisiaj e, bardzo ładnie tutaj wszystko odbiło, zobaczcie. Co ciekawe, DXY zaczęło odzyskiwać, więc zaraz tutaj powiem parę rzeczy praktycznie w pionowym tutaj vertical takim pompie jest S&P i jak już DXY zaczęło się odbijać czyli retestować dolne poziomy, to uważajcie, bo do górnych poziomów zbliżyły się Bitcoin oraz S&P. W tej chwili e, trzeba obserwować właśnie S&P, które tutaj właśnie mamy i spójrzcie, odzyskało one poziom, e, na razie odzyskało, przebiło poziom e, tygodniowy jeśli chodzi o, o tutaj o i ES1, tak? I jeżeli zamkniemy się na tym poziomie, tak? To jest czwórka. Jeżeli zamkniemy się czwórką, dniówką najlepiej by było i utrzymamy ten poziom, tak? No to yy, uważajcie, bo wtedy w tym trzymaniu to jakby było, coiny dalej mogą iść do góry, więc wszelkie coiny w różnych flagach, tak? Lekkim wyłamaniu range'u, jakiejś takiej konsolidacji berż do góry, ok? Będą strzelały do góry, ale, jeżeli zobaczymy, że e, jeżeli zobaczymy, że zamykamy się z powrotem pod tym poziomem tym powiedzmy to jest taka strefa wiecie plus minus tam parę dolarów e, 4177 no to wtedy zacznie się raczej brak odzysku. Będzie to taki e, powiedzmy swing failure e, pattern, który właściwie no, tutaj byłby na 406262, ale będzie będzie po prostu kolejny fake Zobaczcie ile razy ta cena nie dawała rady, więc jak już dawała, to odzyskiwała. Zobaczcie, to są takie świece, na przykład bardzo mało widoczne. Okay? Odzyskiwała, był retest, no i wtedy po prostu e, ryzyko do podjęcia: ryzyko do podjęcia. Ocena potem może, prawda, za, zawrócić, ale na razie nie zawraca. Więc e, tak tyle, jeśli chodzi właśnie o, o SMP. I Bitcoin to też, jeżeli ktoś, Alty właśnie teraz e, jeszcze tutaj próbuje na FOMO co zrobić też bitcoin zawinąłby się poniżej tutaj tego poziomu 23, prawie 400 tak zawinąłby się tutaj co prawda co prawda tutaj BTC na razie w górę bardzo podobne patterny zobaczcie też tutaj był spadek o tutaj widać też tutaj był spadek retest to mówiłem chyba na w live w którymś tam ale tutaj była taka tutaj na FOMC była po prostu Taki week, który wygonił większość, większość tej pozycji i bardzo podobny pattern, zobaczcie, z przeszłości można to dosyć prosto powiedzieć, ale było parę rzeczy, które tutaj właśnie pokazywałem, też w wiłapy. Eee, no trzeba było po prostu, tak jak mówię, no zaryzykować, to jest ciężkie, bo chodzi o to, że już jest rynek przegrzany, wszyscy czekają na korektę i po prostu nie wchodzą i coraz bardziej i jak widzicie, że wam dziąsła już puchną, to znaczy, że jesteście w głębokim stadiu, fomo in i już tylko malutko was dzieli od tego żeby po prostu wejść, a dla świętego spokoju, nawet jak cena spadnie, nawet jak będziecie na stracie, nawet jak stoplossy was wystrzelą, to i tak będziecie, ach, no to dobrze, że tutaj już jestem, tak? Także czekamy na Bitcoina, co tutaj on e, zrobi, na razie jesteśmy pod dużymi tutaj oporami e, i zaraz to jest, nie wiem czemu to akurat, o pod dużymi oporami, o zobaczcie, tutaj mamy sporo różnych poziomów, teraz tutaj będzie widać lepiej, o w tym momencie i w tym momencie tutaj mamy co prawda wsparcia, zaraz to pokażę na 30, będzie lepiej widać, o zobaczcie, tutaj mamy takie ciekawe strefy, które zobaczcie jak sobie zmierzyliśmy w Fibonacci od, od tutaj dołka, zaraz, od dołka tutaj tego, tego wiku, do tego topu. Zobaczcie, prawie równiutko tutaj weszło właśnie te, ta cena. Następnie odzyskała poziom, ale, ale, ale pamiętajcie, że jeżeli tutaj była pierwsza taka bariera do, do właśnie do retestu, a tu jest druga bariera i na razie ta bariera się trzyma. Tak jakbyśmy to mieli, jakbyśmy mieli zobaczyć, że to jest właśnie pierwsza zmiana struktury, to jeżeli Bitcoin tutaj odzyska ten właśnie dniowy poziom, co mówiłem tutaj na Telegramie, to bardziej jest, że będziemy atakowali tutaj. Jeżeli tutaj odzyskamy, to słuchajcie, Bitcoin raczej znowu dąży do tego momentu i być może wtedy będzie fake out, coś podobnego, tak? I znowu do góry. Po prostu cały czas mamy uptrend, więc nie należy tutaj shortować. Bardziej szukać, bardziej szukać yy, retestów. I bardziej szukać, czyli testów i po prostu jechać z tym trendem do momentu aż struktura nie załamie się, powiedzmy, tutaj będzie niższy szczyt, tak? Przetniemy ten dołek, wrócimy jeszcze, czyli FIPS od tego do tego i potem dzida do dołu, tak? Więc do tego momentu. I tak jak Bitcoin z takim bokiem wzrasta, zobaczcie, wszystkie coiny zaczynają po prostu pompować. Ale do nich zaraz tutaj wrócimy. Moim zdaniem Ethereum wygląda bardzo dobrze, ponieważ Ethereum, jak sobie tutaj popatrzymy, zobaczcie, jest na, w bardzo takiej dobrej konsolidacji. Spójrzcie, tutaj jest bardzo taka, e, taka tutaj dobra konsolidacja. Tu powłączam te, te rzeczy na chwilkę o, um, w tym miejscu. I zobaczcie, że wyłamujemy tutaj ten poziom dniowy. I jak sobie tak zobaczymy, to mamy tutaj duży taki cap and handle i jego target, ok to wiem, ale targety no tutaj tak się tak u, u, ułamuje, pasują do naszego dużej, dużej strefy tutaj order blokowej zrzutu, czyli 2200, 2302, więc w połączeniu z tym, co będzie właśnie upgrade Shanghai, ja bym się tutaj zainteresował Bitcoinem, bo jeżeli Bitcoin daje jeszcze trochę pary w bokiem, to Ethereum prawdopodobnie go zrobi outpaced, co robią w tej chwili Alty, yy, ten, yy, alty yy, L1, tak? L1. No i szybko jeszcze zobaczmy sobie Gold Silver, tutaj jeszcze tak na momencik. Spójrzcie, w tej chwili na Golden Silver mieliśmy spadek bo to jest współczynnik złota do srebra. Im wyższy, tym srebro tańsze, im mniejszy, tym, tym, złoto, tym srebro droższe względem złota. Więc na razie widzimy, że przebiliśmy te low, i dopóki nie wyjdziemy z tego obszaru 85, no to srebro nadal może iść tutaj do. Do góry, takie mięcie coś tutaj na uwadze, ok? Złoto już coś, bardzo ładnie tutaj powychodziło. I w tej chwili retestujemy te wszystkie momenty. Bardzo powiedzmy, no nie wiem, ja bym tu, 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 nie wiem czy tak będzie do końca szło, do końca życia, ale w jakimś momencie potrzebny będzie tutaj retest i prawdopodobnie wszystko zwali się na jedną tutaj, e, na, jedne, na jeden tutaj wałek. E, tak samo tutaj był bulltrap, tak samo mieć, ok? mieć w takiej dużej korekcie, powiedzmy, to jest powiedzmy A, tutaj by było teraz B bardzo ładnie widoczne, jak sobie zobaczymy Fibonacci od jak sobie zobaczymy Fibonacci od tutaj e, topu. Zobaczcie, więc dopóki nie przebijemy tych fipsów, a nie przebiliśmy, bardziej tutaj Rites byłby na właśnie granicy coś około 3,95 no, zobaczymy, czy, czy będzie jeszcze kontynuacja, jeszcze jedną taką falę tutaj do góry na próbę a potem do dołu, czy to będzie zmiana trendu i po prostu już wracamy. Czyli czy będzie na przykład to, e, zobaczcie, jak tutaj będzie to zmiana i wtedy wracamy tutaj w produkcji. No nie wiem, na razie jest tutaj taki downtrend widoczny też na większych osiach. E, crude Oil jeszcze warto zobaczyć. Zobaczcie, Crude Oil w tej chwili, e, no RSI pokazuje to, co pokazuje, tak, jeszcze, jeżeli jeszcze raz pójdziemy tutaj do góry i taki podobny patent zrobimy, to będzie tak jak Triber Drives. I wtedy y y y y y y właśnie 3 boulder. Tak? i wtedy właśnie będzie y bearish tutaj y formacja tak do wyłamania się jeszcze do dołu, czyli jeszcze byśmy mieli spadek, y spadek cenowy. I wszystko, zobaczcie, na razie pasuje taki, taki kompleks hair shoulders tutaj. No, na razie jest jeszcze bearish, tak? musielibyśmy wyłamać tutaj 92 na, na, tym, na crude oil, żeby, żeby po prostu to wszystko połamać żeby unieważnić cały ten pattern, I jeszcze szybciuteńko, frank do, frank do PLN-u, spójrzcie, bardzo taka ładna korekta. Pasowałaby teraz tutaj ramię wyższe. Już mamy dywergencję od jakiegoś czasu, więc uważajcie, bo frank do polskiego złotego może strzelić do góry. Euro do PLN-u, um, jesteśmy tutaj na te, taki dosyć dobrym, jesteśmy w ogóle na takiej dużej konsolidacji. On tutaj, zobaczcie. Okay. I w tej chwili jesteśmy tutaj na takim paternie, zobaczcie w Fibonacci, tutaj 60 Golden Pocket jest, więc bardziej by pasowało nam tutaj odbicie do góry, tylko że ta świeca, ona musi się zatrzymać. To nie jest tak, że łapiący nóż się kupuje, to obserwowałbym to na godzinówce i zobaczył kiedy będzie takie jakieś wyprofilowanie, okay? albo te R-Sign na przykład by zeszło tutaj do tego momentu. To bym tak popatrzył. Korona w bardzo podobnym układzie jak jak tutaj crude oil, tak, także nie wiem pff, czemu, tak, może jest to bardzo dużo co jest wspólnego, ale wykres jest bardzo podobny. <laughs> Na razie w takim spadku tutaj też funt. zobaczcie, nieciek nieciekawym względem polskiego złotego, więc zobaczymy do kiedy będzie tutaj ten, ten, ten moment spadkowy. Dolar do polskiego złotego, no i dolar jest w bardzo ciekawej strefie, ma tutaj monthly poziom plus golden pocket, tak, tutaj mierzone właśnie fipsy są. E, zaraz to jest od impulsu, od, od tutaj od tego impulsu, tak, od tego impulsu. A tutaj jeszcze nam brakuje, też jest dobra strefa. No jeszcze jakbyśmy tutaj zawitali, to jest pełen taki, ale tu jest o to, że to jest poziom miesięczny, tak, poziom miesięczny. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj od tego impulsu. O, nie, nie ma nie działa, tak? Nie działa. Dobra, to tyle. To na razie jesteśmy tutaj i zobaczcie, obserwujemy chęcik obserwujemy tutaj, zobaczcie, jest dywergencja, powoli nam się robi na RSI, więc jak jeszcze tutaj zobaczymy z dwie, jedne, dwie świece, no to tu jest ten do, dół taki 4,30, no i wtedy moglibyśmy na przykład liczyć na pierwsze takie odbicie. Pierwsze, momentik, o to się kliknęło coś, o. Pierwsze takie odbicie, nawet tutaj do tych poziomów, zobaczcie, 4,61. ok, to by było takie pierwsze, dobra. Lecimy dalej, lecimy dalej. Ile tu już jest czasu? 11. Dobra, słuchajcie, dużo monet ma te same układy. Chcę tylko pokazać, żebyście widzieli, tutaj sobie tu wezmę na dniówce. Może włączę konsolidację tutaj nad dwusetką. To jest dniówka dwusetka. Jestem powiedzmy na 4-godzinówce, ale ta dwusetka to jest dniowa. Ok, i te konsolidacje tutaj, te konsolidacje wyglądają bardzo podobnie na, na, różnych, na różnych innych monetach. Nie wiem, mamy XRP. Mamy już e, zobaczcie już bardzo blisko jak Zilliqa odzyska dwusetkę pewnie będzie tutaj POMP. Waves, który tak się nie mali, on raczej będzie dążył tej dwusetki do 3 i 4. Um, Atom już jest dawno powyżej i zobaczcie jak Atom tylko zretestował, zobaczcie jak poszedł do góry. W tej chwili wyłamanie tego bearish trójkąta właśnie ma zasięg coś około 15-16 dolarów, więc wygląda bardzo ciekawie. Tutaj poniżej tej formacji to będzie raczej short, ale Ada weszła na dwusetkę, więc nie ma sensu na siłę tutaj patrzeć shortów, bardziej patrzeć odbicia od tej treninii, a teraz dwusetki tutaj do góry. Tu jest pamiętajcie czterogodzinowa oś, a dwusetka jest z dniówki. Dobra, dwusetka jest z dniówki. Taki bardzo szybki taki filtr. Weźmy sobie KNC. KNC w tej chwili jest takie tutaj flaze wspierane przez właśnie VWAP. Bardzo piękne odbicie i teraz jak tutaj retestuje i zbiera moc, ok. Um, więc jak ten RSI trochę osłabnie, to KNC może zdążyć do 1 dolara, okej? Okay, KNC może zdążyć do 1 dolara. Zaraz tutaj to pokażę dlaczego. Dlatego, że na przykład z naszego tutaj pakietu, nie wiem czy pamiętacie, um, e, Maker e, też z, tutaj był na tym poziomie, co wczoraj też mówiliśmy, ładnie wyszedł do góry, ale bohaterem tutaj jest, e, bohaterem tutaj jest LRC. Dobra, które wystrzeliło już do góry, też zobaczcie, było na tej dwusetce, link, który dopiero, link, który dopiero tutaj zaczyna retestować, więc jeżeli link by zszedł teraz na te 7 coś tam, to uważajcie, bo link może też zacząć tutaj właśnie brnąć do góry, na razie był tutaj spadek, tak, na razie mamy niższy dołek, ale już wyższy, znaczy wyższy, niższy dołek, niższy wierzchołek, ale wyższy od, od tego poprzedniego i nadal konsolidacja wokół tej dwusetki, dobra, kawa, na razie wyłamała się takiego kanału tutaj, że mi to rano pokazywali, ale nadal trzymana przez wiłob, więc tutaj bym musiała troszeczkę jeszcze się podbudować. Jest mnóstwo monet, które jeszcze nie poszły. Zobaczcie. Chromia, to już tutaj od tych dwóch tygodniowych poziomów od tego pakietu się odbija. No i teraz już, już idzie. Tylko to, co chcę powiedzieć, to to, że na przykład jeszcze ETC też miał, zobaczcie, to taki range i wyłamało się, ale zobaczcie, już wraca. To, co chcę powiedzieć, to prawdopodobnie mamy tutaj do czynienia już. Z, czwarty, z piątymi falami, które są ostatnie i jak ktoś nie wszedł tutaj, nie wchodził tutaj w range'u, to go już zjada, dziąsła go bolą od po prostu od nie wiadomo co i wtedy już on tutaj czy ona się pakują i potem jest coś takiego, więc pamiętajcie, żeby zabezpieczyć się, a nie żeby wchodzić po prostu gdzieś tam olin i, i nie wiadomo co. I jeszcze moneta, która jeszcze nie poszła, to jest balancer, też z tego range'u zobaczcie i też próbuje tutaj wyjść z innych monet które też tutaj tak wyglądają, to jeszcze, jeszcze tutaj nie. Dużo tych monet jest w tej chwili, Flame na przykład, zobaczcie. Flame w tej chwili jest w takim tutaj konsolidacji i jest na 50 i tutaj próbuje, no jest już taki bullish, bullish signal, jest tutaj bullish signal, tak, bullish signal, to jest 200. -ka. Gala, która też się tutaj konsoliduje, spójrzcie, jest bardzo podobny, wymyka się z tego range'u i zwykle jest po tej 200, -ce. boom jest w tej chwili po prostu wystrzał, tak, do góry. To są dniówki, to, więc to są duże sygnały, duże sygnały tutaj, tak, dniówki, duże sygnały. Blok, który wystrzelił właśnie, zobaczcie, to jest ten sam pattern i blok wystrzelił do góry, więc mówię, monety, które już są gotowe, wyglądają podobnie i wtedy tylko kapitał robi sru i jest w środku, tak, i jest w środku. Nie wiem, dużo monet, bardzo dużo monet. E, OG, e, Chili's też takim patternie, ale hmm, na razie tutaj, tutaj wolałbym jeszcze troszeczkę zaczekać, akurat na Chilis. Barcelona, tutaj coś się dzieje i tutaj alarm sobie postawiłem na tego breakout. Jakby to był retest, też mogą iść do góry. najlepsze by było, jakbyśmy mieli retest tutaj na, na ten wiłap. Wtedy można by było zaryzykować coś takiego, dobra? Yy, nie wiem, co tu jeszcze z monety, które patrzę, to tak. AGIX dopiero się tutaj zaczął wyłamywać z tego patternu. Niestety ten VWAP go trzyma, więc. Już, już jest energia, także Agix, jeżeli wejdzie do patternu, to już będzie po ptokach, więc tu jest taki zakup, powiedzmy, nie wiem, około 19 centów. Awe bardzo ładnie wyszło, ale Awe, zobaczcie, też jest w naszym paternie i też się zbiera tutaj na tą piątą falę. Tu była czwarta fala taka długa i też się zbiera tutaj mniej więcej do 112, ok? Więc Awe już pokonało tutaj pewne rzeczy. Już zdytestowało tutaj poziomy. Zobaczcie, teraz robi się taka konsolidacja. Jaka wena zbiera mocy, a już ma tą moc, może być jeszcze jedno pchnięcie. Raz, dwa, trzy, cztery i piąte wyjście do góry. Podobnie inne monety. Dobra, e, idziemy dalej. Dok, którego tutaj patrzyliśmy, zobaczcie. Mówiłem na 200, na 200, też na lawie troszkę było. Uważajcie, na dok też wystrzelił y, do góry. E, DSLA tutaj też wcześniej. Też poszło też 20% tutaj do góry, tak? Nie poszedł jeszcze dobrze Zen, który też zobaczcie ma silny pakiet konsolidacyjny. E, Nulls, no już trochę poszedł tutaj w tym fragmencie, żeśmy patrzyli, o w tym momencie tutaj też wyszedł. Także dobra, dzisiaj bardzo dużo monet. E, tutaj jeszcze tylko na szybko miałem pokazać tutaj właśnie e, takie różne przykłady tam, bo tam o tych leka o lekarzach się ci ciągnie ten temat, ale to już może jutro pokażę. Um, znaczy powiem, bo to jest tak ciężko, tak to powiedzieć, bo tam e, paru z was jest z lekarzami, się odzywa tutaj parten. Wydaje mi się, że problem polega na tym, że nie każdy widzi punkty punkt widzenia y, różnych osób. Okay? E, jeżeli ktoś, powiedzmy, coś robi dobrze, jest jakiś dobry, nie wiem, lekarz się coś stara, no to ma swój punkt widzenia i widzi, ale też często jest mnóstwo, i to nie jest tego, to jest mnóstwo, mnóstwo lekarzy, którzy po prostu nie przekazują swojej wiedzy, bo to o to chodzi, tak? I też nie można się dziwić dlaczego, ponieważ jeżeli zobaczymy sobie tutaj po prostu jacyś, jakiś ludzi, którzy powiedzmy zajadają się jakimiś chipsami, chrupkami, jakimiś kolami, nie wiem, fast foodem i ogólnie, ok? I on przychodzi do tego lekarza i na początku ten lekarz w swojej karierze mówił, proszę pana, proszę panią, musi pani bla 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 bla, przychodzi kolejny bla 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 bla, przychodzi, po tysiącu pacjentach ten pacjent mówi pani, pani to i to, ich pani spierdziela, ma pani tabletki na rozgrzewanie krwi, wąt tak, na przykład. I o to mi chodzi, że jest wiele stron tego konfliktu i wiele tutaj różnych po prostu naleciałości, dlatego jest taka wymiana, tylko że później już dochodzi się do takiego schematu, dobra, w którym po prostu już ktoś przychodzi i ktoś z góry jest już traktowany tak, jak jest traktowany i tyle także różne są strony. ludzie tutaj też są cały czas wiecie no nie chcą się jakby chcą od razu rozwiązania to tak nie działa prawda tutaj w świecie właśnie tym lekarskim ale też dziwnie dziwno w ogóle jest taką anegdotą to że na przykład no dużo właśnie lekarzy wzięło potiony co jest dziwne dla mnie bo nawet jakby już było zmęczona powiedzmy udzielaniem porad takich tych tych ludzi chociaż w tej chwili no Coraz mniej tego się spotyka, dlatego jest ogromny boom wysyp na właśnie holistyczne różne rzeczy, na yy, y, dietetyków z prawdziwego zdarzenia i w ogóle na to jest wysyp, tak? Na fizykoterapeutów, bo ludzie w komentarzach piszą, że nie dostają pomocy. Dopiero od nich dostają pomocy, tak. Yy, I to co mówię, jest wiele stron konfliktu. Jest, yy, nie, ma, nie ma jednego takiego podejścia po prostu. Nie ma. Dlatego yy, trzeba się też uczyć samemu, trzeba wiedzieć, jakie pytania zadawać yy, i tyle, ale. Mówię. No, trzeba mieć zawsze coś na uwadze, tak? bo no, w, praktycznie i tak w dzisiejszych czasach mało ktoś kogoś tutaj e, obchodzi. Dobra? No i dobra idziemy dalsze tematy. Tu jest, e, będzie link pod opisem, okay? tu jest taka zbiórka. E, ta pani ona ma e, właśnie e, e, synka z autyzmem. Ona będzie też na me, e, kryptosfer Jolki, e, właśnie w tym. E, teraz chyba niedługo, tak? W lutym. Więc tam też będzie, będzie można właśnie dawać różne rzeczy i będą tutaj takie specjalne to pani świeczki będzie robiła bitcoinowe. Dziś mam tutaj takie zdjęcie tej świeczki, ale nie wiem zaraz zaraz zobaczę. Yy, zaraz zobaczę bilety już na ten na kryptosfer się już yy, się wyprzedały z tego co tutaj właśnie widzę. O tutaj są zobaczcie takie właśnie, takie coś tam będzie można dostać, więc ciekawe, czy na przykład ja tam pytałem się, czy będzie możliwe w ogóle coś takiego, na przykład w zamian za y, wsparcie, takie coś w ogóle, y, nie wiem, gdzieś kupić, wtedy ta pani miałaby jeszcze więcej, bo takie są bardzo ciekawe, tak, takie rzeczy. Także link będzie pod, y, pod opisem. I idziemy, zobaczcie. Podatek od wczoraj bardzo głośny i dzisiaj już, y, dzisiaj już sprostowanie, tak. Wydałem dyspozycję Ministerstwu Finansów i przeczytajmy to, bo dla mnie to sprostowanie to jest tak jak, Prosty, powiedzmy, pro, pogięty łom, dobra? E, wprowadzony mechanizm miał zabezpieczyć potencjalne nadużycia. Pewnie, czyli jeżeli ktoś kupi nóż i zadźga kogoś, to po, zabezpieczmy noże, nie sprzedajmy już nikomu noży i tyle, bo nie da, rady, nie da rady, dobra? A jak ktoś przekroczy prędkość, kogoś rozjedzie, zbanujemy wszystkie samochody. To jest takie pieprzenie i y, 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 po prostu pieprzenie, pieprzenie. E, tak jakby ktoś nie wiem no ja pierdziel próbował grać w piłkę paczką gwoździ no. tłumaczy w rozmowie z interią Mirosław odnoszą się do zmian w podatkach w ustawie deregulacyjnej znalazł się kontrowersyjny, e, kontrowersyjny okrzyknięty mianem podatku od zrzutek więc jak może być ustawa deregulacyjna skoro reguluje podatek od z, o, reguluje tę działalność jak to jak w ogóle nie wiem, yy, jak mówimy na przykład o śmietance, to ja wezmę i naleję na przykład, kurna, yy, nie wiem, wody z makreli. Co ma piernik do wetraka? No właśnie, ok? Wydałem dyspozycję, słuchajcie tego. Wydałem dyspozycję ministerstwu, żeby niezwłocznie uściślili te kwestie. Nadal nie widzę odpowiedzi. Uściślić to dla mnie to jest, wiecie, mówi premier w tym jak podkreślił se w rządu, i to jest cudzysłów. Organizacje pomocowe mogą być spokojne, że te rozwiązania w żaden sposób nie wpłyną na ich bardzo ważną aktywność. Więc po pierwsze, jeżeli organizacje mogą być spokojne, to prawdopodobnie podatki, jakie te organizacje będą mi musiały płacić od tych zbiórek, bo to na to chyba wychodzi, będą spokojne. Ale ludzie, którzy będą dostawać na te zbiórki, chyba już nie bardzo. Nie jest to określone, ja nie mam pojęcia, nie mam zamiaru się domyślać, że tak będą. Musi to być na piśmie i podstemplowane. Na razie tego nie ma, na razie jest tylko to samo, co było we wcześniejszym tekście, prawda? O tych podatkach. Nie ma tutaj, nie ma sprostowania, nie ma sprostowania. Więc uważajcie, bo szykuje się niezbyt tutaj gwint, bo będzie tak, tak, ale ludzie nadal, jak będzie coś takiego, to dochodzimy do momentu, w którym po prostu jest już faza zero bardzo blisko. Tak jak mówię, DeFi Wars. I ludzie się pytali, o Maciek, nigdy nikt nie będzie używał krypto do płacenia. Nie będzie. Jeżeli takie rzeczy się nasilą i powiedzmy ktoś na przykład wprowadzą podatek, że będzie trzeba płacić jeszcze od tego powiedzmy darowiznę jakąś, nie wiem, na... Na, wasz lokalny, na wasze lokalne miasto i zabiorą wam 20% podatku, jeszcze dodatkowo. No to część z was chyba będzie raczej chciała jakoś coś mieć dla siebie, prawda? I ta kontrola, która nadchodzi, super, żeby będą monitorować wszystko na drewnianym blockchainie. To o to, chodzi, że, o to chodzi, że dochodzimy do granicy, w którym ktoś sobie zada pytanie, czym właściwie jest to prawo dla danego, danego osoby? że Czym różni się na przykład życie w bloku od życia, czy tam w życie w jakimś mieście, czy tam gdzieś w jakimś województwie, od życia w więzieniu? Gdzie, gdzie są te różnice? Właśnie tutaj przechodzi prawdziwe takie przebudzenie, bo ci dokręcają coś śrubę. Crypto Bobbles, właśnie mówię, jak ten, jak kogoś bolą dziąsła, no to, yy, to spokojnie, bo im większy teraz taki właśnie tutaj podryw, tym korekta będzie bardziej bolesna. Im dłużej cena idzie bez korekty, tym ta korekta będzie bardzo, bardzo bolesna. Bardzo bolesna, a czy bardzo bolesna? Będzie można dużo zszortować, wtedy tak. Więc uważajmy, bo to, to były te wybicia tutaj, te dolne. I teraz yy, te konsolidacje, co podałem, Monety które nie poszły, one mogą tutaj iść. tych monet jest od metra, od metra, tak. Taka ciekawa sprawa tutaj. W, tak ktoś mi tam napisał, zapytał się, czy HEX, tam Pulse Chain, czy to też ominie te prawo SEC. I tak w sumie ja się tym nigdy nie interesowałem, ale wpisałem taką pierwszą rzecz i widziałem, że widziałem, że HEX miał swój presale, czyli trzeba było, tę instrukcję tutaj z żeby przystąpić, trzeba zrobić KYC, personal wallet podać, tak, na Ethereum, następnie później zobaczyć tutaj adres, tak, wysłać Ethereum Okay. no i tyle zrobione, więc jeżeli to tak jest, to to, bo tam są różnych tłumaczeń, tyle, że tam coś, ktoś coś tam mintuje, jakiś tam labor, coś tam free, no ja mówię, ale jeżeli pierwsza część jest zrobiona, to już raczej, no nie wiem, tak to wygląda, wiem, że to był hex, ale pulse chain, ludzie mówią, że właśnie tu jest co innego, jest tak, jednak z tego, co tam mi mówiliście, ja tego nie wiem, tam jakiś sacrificing był, tak, coś w tym stylu, więc ktoś Wy, wysyłał swoje, poświęcał, jak zwał tak zwał, ok, ale jeżeli wysyłasz swoje monety i nie możesz ich, e, nie wiem, y, musisz je poświęcić, tak, no to dla mnie jest to jak inwestycja, ok? co z tego, że się mintuje, coś tam robi, jakiś labor, ale ktoś poświęcił te monety, wiecie, to tak samo jak ja bym poświęcił coś na presale, poświęciłbym coś, więc y no, wiadomo, od każdej strony lepiej się tłumaczy, ale jeżeli porównamy fakty, powiedzmy, jeżeli mam kwotę 100 dolarów, a po presalu nie mam kwoty tych 100 dolarów, a mam kwotę 100 dolarów XYZ, nie wiem, jakiejś tam małpki, to znaczy, że zainwestowałem te 100 dolarów, więc ktoś ode mnie coś kupił, prawda? Czy to jest w dobie blockchainu, czy, czy innego. Co innego, jakbym na przykład. Nie inwestował w ogóle tych pieniędzy tam, tak, czyli mamy reprezentację, tylko kupił sprzęt, podłączył, tak jak w Bitcoinie, podłączył to do, do minera i wtedy na przykład minował. No to wtedy nie zainwestowałem bezpośrednio pieniędzy, tokenów, czegoś w tą firmę, fundację czy cokolwiek, tylko po prostu mintowałem. Także takie tutaj, nie wiem, takie moje tutaj yy, wizja. Taki teraz projekt tutaj się pojawił. Na, yy, dostał tutaj nawet, yy, nawet wspomnienie od yy, tego, od yy, poligonu, okay? że jest na poligonie, i tutaj ten projekt to jest GameShift. I tutaj ja nic o tym właśnie nie wiedziałam. Okazuje się, że jest 124 tysiące yy, subskrybentów. To jest projekt, który był robiony przez właśnie yy, starterę, znaczy ludzi ze startery. I projekt ten jest bardzo tutaj potrzebny, w ogóle nie wiedziałem, że takie coś jest, myślałem, że dopiero takie coś będzie. Chodzi o to, że jeżeli mamy play to N, to jest to w play to N. i wiadomo, że ktoś powiedzmy będzie grał i y, zarabiał powiedzmy na tych różnych rzeczach i będzie chciał wy, wy, wypłacić gdzieś kasę to jest problem bo każda gra będzie musiała mieć swoją płatność, swoją coś tam. To co ten projekt robi, to jest hobem płatności. Wiecie tak jak Nakais na przykład, Nakamoto jest takim próbuje być takim hobem gier, że będzie można mieć pełno gier, pełno gier, pełno gier tam i po prostu, żeby tam robić taki multiversum gier, tak? To chyba ten, tak, chyba na Kamoto Games, tak. A ten, ale brakuje im też płatności. Na przykład powiedzmy, wszystkie gry, jakie widzimy, różne Play to Earn, mogą być zintegrowane, bo to będzie multichain, do tego, do tego właśnie do tego właśnie projektu i wtedy Wtedy będzie płatność, tak? Już tam chyba mają, nie wiem, karty, będzie można sobie zamówić, tak, i płacić normalnie walutą z gier. Czyli powiedzmy, że na tych takich piratach, powiedzmy, upykacie coś tam rumu, który będzie wymienny tam na, nie wiem, na x, z, powiedzmy, wartości, to będzie można bezpośrednio coś takiego robić. To jest taki na większą skalę, taki projekt, jak coś takiego, jak był Gamer Hash kiedyś, tak? Ym, I to jest taki na większą skalę taki, yy, taki projekt. Oni też mieli płacenie kartą i w ogóle, więc yy, tu jest właśnie to, nie wiem, nie ma tego jeszcze w ogóle sprzedaży, nie ma też chyba w przesprzedaży, z tego co tutaj wyczytałem. Także nie wiem, na razie to jest tylko taka ciekawostka w tej chwili, ale widać, że się prężnie, prężnie się rozwija. Tutaj ten, tu już pomijamy komentarze, jakie zaraz się pojawią. Tu startera, jak ktoś, nie wiem, kupi samochód od dealera i znaczy kupi samochód od dealera, okaże się, że jest tutaj błąd fabryczny przez fabrykę, no to nie wiem, co, dealer jest winny, to jest właśnie to, że. Ludzie nazywają startery skamem, chociaż to cała platforma siadła. Tak jakby ktoś miał ofis w budynku, który się zawalił <grym> i nagle ludzie, ten, nagle ludzie mają problemy, że e, nie ma tego ofisu. Chuj no, wie, nie wiem. E, już jesteśmy blisko. 90-letni Charlie Munger mówi, żeby banować krypto, czyli food nadchodzi dalej, 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 food. Nie należy tutaj w ogóle na to patrzeć. Zobaczcie, te, dwie, te dwa altcoiny mogą być bardzo tutaj, y, do, w tym, y, tutaj są takie bullish, różne komentarze i o to chodzi, że właśnie y, tutaj y, pointują oni na Polkadot oraz na Kosmos, tak? Ja Kosmos właśnie posiadam i myślę też, że będzie bardzo dobry community. Kosmos właściwie y, poprzez fail y, z tego, y, poprzez fail y, no, Terry zachłonął y, większą część po prostu tego ekosystemu, ok? Wiem, że one razem na tym były na podobne SDK, tak robione, czy to na SDK Kosmosu, tak, ale chodzi o to, że jako taka platforma teraz powiedzmy, community, kosmos zaczął pobierać całe te powietrze, całe te powietrze. Więc uważajcie na kosmos, jak ktoś nie ma tutaj pomysłów. I tutaj jeszcze właśnie mówi, że ostatnie to właśnie projekty, które poszły, tak jak Solana, Kosmos Polka Polygon. Jeszcze projekty takie jak Aptos. Oraz które zwiększyły ilość deweloperów, czyli coś. Developing zaczął tam się dziać bardzo duży. Oraz Near Protocol, który też poszedł tutaj. Także jeżeli będą korekty, no to słuchajcie, patrzcie mniej więcej na to, jak to wygląda z takich stabilniejszych projektów. I. Podejmujcie ryzyko. E, tutaj taki jest krótki właśnie wywiad z, z tym, z Kiyosaki, e, czyli z e, ojcem, z ojcem, autorem książki e, Rich Dad Poor Dad. No i on tutaj mówi, że zobaczcie, żeby patrzeć na bitcoina, że on jest takim real estate guy, ale mówi, że e, to nie, że kolejnym takim powiedzmy asetem, który jest przełomowy, będzie właśnie bitcoin, a nie jest to real estate, tak? The hottest subject on the market today. It's not real estate, on mówi. On jest zawsze real estate guy. guy. I mówi, że właśnie to jest z tego, że to będzie właśnie tutaj ten złoto, srebro i oczywiście bitcoin. I mówi dlatego, że nie ma już w tej chwili prawdziwych pieniędzy, tak? Nasze pieniądze to fake. I coraz więcej ludzi, tak jak mówię, dojdzie do tego, że te pieniądze, za które pracujemy, ta waluta, bo to jest currency, to nie jest pieniądz, ok? Pieniądz reprezentuje swoją wartość. Pieniądz musi mieć wartość, tak? Czyli powiedzmy, że Powiedzmy, że Wy na drukarce nie możecie wydrukować sobie PLN-ów, ponieważ pójdziecie do więzienia, ale bank, który ma pozwolenie, może drukować takie coś. Więc dla mnie jest takie, takie spostrzeżenie. Więc jeżeli ktoś może sobie drukować coś i będzie tego nadużywał, to jeżeli... To kim ja jestem? Ja jestem slave'em, jestem niewolnikiem. Pracuję za jakieś zniewolone gówno. Tak? Jeżeli coś by kosztowało pracę, żeby wykonać dane dobro, to byłoby to bardziej scarce, tak? byłoby to bardziej scarce i tyle. Takim połowicznym rozwiązaniem jest pegowanie, jest na przykład złota, albo czegoś, co posiada wartość, tak? Czegoś, co jest wytwarzane, powiedzmy, nie wiem, dziane sweterki na przykład, tak? E, jakieś, e, byłyby zabezpieczone jakimś, powiedzmy, nie wiem, e, jakimś reprezentantem waluty, czyli jakimś tam Fiat pieniądzem, wtedy to jeszcze ma sens, ponieważ nadal nie można w nieskończoność drukować tego. Tak? Ponieważ jest to przypisane. Oczywiście, później jak zacznie się zmieniać prawo, to nagle dojdzie do tego, że hej, tu jest manipulacja, ale widać wtedy wszystko, że już się sypie. A teraz sypie się już razy pięć, więc on mówi takie rzeczy. No i tak jak widzieliście dzisiaj właśnie z, tym, z tymi zrzutkami, że nie widać jeszcze dla mnie rozwiązania, że to będzie zrobione, dla mnie nie, nie widzę tego, dopieroż będzie na papierze. No dochodzi do tego, wiecie, co tak naprawdę, co my tu robimy, wiecie, i jak to, jak to wszystko jest, tak? Ile to wszystko jest? Jest to jeszcze obligacje antyinflacyjne. Wciąż schodzą jak świeże bułeczki. I tutaj te obligacje, tak, wzbogacone o inflację. E, tu jest jeszcze taki jest komentarz, że niestety nawet obligacyjne antyinflacje nie gwarantują pełnej ochrony przed erozją kapitału. Ich oprocentowanie w pierwszym roku jest bowiem stałe, sięga 7%, a w kolejnych yy, wskaźniki... Inflacji GUS jest powiększany o niewielką marżę, czyli 1%, 1,25%, czyli jeżeli mamy inflację 20%, no to będzie to 21%, bo wypłacą nam 1% wyżej. tak? No i jeszcze tutaj będzie podatek 19%, ale nadal jest to przytrzymywane. Są też minusy tego, no bo tam trzeba się zapisać, tam trzeba mieć te obligacje. Za zerwanie też chyba coś się płaci, jakąś wypłatę, więc to jest tak, jak ktoś trzyma i trzyma, ale z tego, co tak patrzę, to obligacje obligacje długoterminowe, tak, powiedzmy na nie wiem, 10 lat, no, nigdy nie były, nigdy nie były jakimś takim pewnym, że czekamy te 10 lat, tak trzeba podejmować swoje kroki, także czekamy. To nie zmienia faktu, że ktoś te pieniądze musi wypłacać. Okay? Jest zajebiście, tak, ktoś kupi te obligacje, tylko potem jest pytanie, co będzie, jeżeli państwo nie będzie mogło obsługiwać. Pamiętajcie, że dochodzimy już do momentu, w którym dużo państw zaczyna wykładać się na swoje obligacje, Czyli obliguje się do dostarczenia nam czegoś. <gry> A im wyższy wiecie, co się dzieje z firmą, która daje Yield 20%. Więc jeżeli ktoś nie rozumie, co to jest Yield, no to on jest Yieldem, tak? Ponadto może być doczekany się zmian w podatku od zysków kapitałowych, które przynajmniej częściowo zwolnią obligacje oszczędnościowe. Czyli rząd tutaj, żeby nadal robić sobie funding tak? i dokapitalizować się, może powiedzieć: Nie, nie, od tego nie będziecie płacić podatków, jest git żeby zwiększyć to, tak? Go wiemy już na podstawie BlockFi, wiemy na podstawie Voyagera, wiemy na podstawie innych firm, które dokapitalizowały się, a potem było. Także uważajcie, uważajcie, uważajcie. Wydłużenie wakacji kredytowych, tak, ale nie dla wszystkich, czyli inflacja. Wydłużenie wakacji kredytowych, czyli problemy z bankami, nadal bez zacieśniania tego kredytu, no i nie ma wzrostu, a tym samym mamy tutaj zacieśnianie nadal polityki kredytowej, nasza złodziejka mówi tutaj, że nadal będą podwyższali stopy procentowe, no i jadą, także zacieśnianie wraz tutaj z dodrukiem nieciekawie to wygląda więc pamiętajcie, coiny, które mają tutaj te dwusetki, powiedzmy są na Fibonacci, tu jeszcze powiedzmy jakaś średnia też do nich dochacza do w tej chwili cały czas trend jest do góry, dopóki nie załamie się jego struktura, ok? Nie załamie się jego struktura. Wtedy już trend zmienia się, no i bardziej będzie spadki, tylko że ta sytuacja będzie po prostu diametralna. Bardziej patrzyłbym na ważniejsze poziomy, które są u góry. Jeżeli cena dojdzie i coś tutaj będzie robiła, no to wtedy w tym momencie to już może być ten zastrzyk, bo wtedy wszyscy się załadują, wtedy od razu cena leci. Dopiero później, jak się uspokoi, to wtedy będziemy mogli mieć coś takiego, tak? Czyli kolejne wejście, bo tutaj ludzie uwierzą, a to już koniec, znowu będzie szła do góry. Pyk, kolejny niższy szczyt, bam, do dołu, tak? I zaczniemy większą, e, większą korektę. Taki, taki jest tutaj scenariusz. Dobra, to tyle, na razie trzymajcie się, cześć.